Bardzo krótkie wejście, tak krótkie, że nawet nie zauważycie, że weszliśmy. Strefa EZG. W internetowym Radiu Obywatelskim EZG. Tak, to już koniec wejścia. Siema. Ale z Adim mamy tutaj całkiem fajne refleksje. Wy sobie słuchacie muzyki, a my dalej wąchamy, wiecie? To nie jest takie wcale śmieszne, bo wiatrak musieliśmy włączyć, żeby nam wywiało. Żeby nam wywiało ten zapach, bo za dużo fiołków, rozumiecie? A mamy swoje refleksje takie zupełnie ciekawe. Koniec konsultacji jest. To nareszcie. Nareszcie, miałeś dość już tych konsultacji na temat. No wiecznie konsultują, pytają, wiesz, no ile można. Ile można pytać się mieszkańców o zdanie, zgadzam się z tobą. To jest po pierwsze męczące, po drugie kosztowne, po trzecie mieszkańcy i tak nigdy niczego ciekawego do powiedzenia nie ja mają. Ja bym na urlop wyjechał teraz. O, tak by to by było. A dlaczego się nic nie dzieje w Zgierzu teraz? No bo na urlopach wszyscy. No właśnie, bo są wszyscy na urlopach. A pan komendant Straży Miejskiej jest też. L4. On też już poczuł zapach zwolnienia. I to zanim się konsultacje skończyły, to on już wyjechał. On już wyjechał. Tak, no co miał czekać na rozstrzygnięcie ostateczne. Jak to jest, ty mi powiedz, że się konsultacje na temat Straży Miejskiej zakończyły. Pani prezydent mnie powiedziała, że ona żadnych wyników tych konsultacji to ujawniać nie zamierza, przynajmniej nie do jesieni, bo ona będzie je jeszcze kontynuować. We wrześniu, bo ona jeszcze teraz drogą elektroniczną. Na Facebooku, drogą elektroniczną, to chyba też rozumiem, że jakimś kodowanym, szyfrowanym kanałem mailowym, no i gołębiem pocztowym jeszcze. No i teraz pytanie, to gdzie leży prawda, bo teraz pani rzecznik Sendal, która nomen omen podobno też jest już na wylocie i też zapewne za parę chwil, no chyba, że to plotka, nie wiem, słyszałeś coś na ten temat? Bo... Coś tam mi się o uszy obiło, wiesz, obiło ale teraz ćwierkają, nie wiadomo w którą stronę, czy to dobrze, czy ściemniają. To zależy, czy pani Katarzyna, dobrze mówię, Sendal, będzie za chwilę się rozchoruje, czy nie? Bo jeżeli by się za chwilę miała rozchorować, to znaczy, że w tej plotce źdźbło prawdy jednak epidemia. No słuchaj, no ty wiesz, jak łatwo przeziębienie, co chwila rozumiesz temperatura, wysoka, niska, rozumiesz, przejdziesz jeszcze koło tych kwiatków, zapylisz się, koniec, leżysz. A to nie ma... wysoka, jak jesteś w urzędzie, zimna, jak wychodzisz z urzędu. Tak, bo tam jest hot, very hot, tam jest, no. Sauna wręcz, proszę ciebie, i od tego ludzi głowa boli, migren dostają, naprawdę, rozstroju żołądka. Sauny na mokro i na sucho. To oni tam mają saunę na sucho, jak wchodzą, a jak wychodzą, to już sprzątaczki za nimi z mopami latają, rozumiesz? Takie są tam spocenia. W każdym razie pani rzecznik Sendal, czy tam PO rzecznika, bo w Zgierzu wszyscy są no PO. Nie ma rzecznika. Znowu taki... nomen omen, ty. Nie ma, PO, nie ma już rzecznika. Nie, no jak nie? No nie ma. Nie, ale ona nie jest PO rzecznika? Nie, już formalnie to już... Wzrok nie jest. Szło, a cały czas ją niektórzy nierzetelni dziennikarze tak podpisują. Ja nie wiem, kto to nie robi. Nie można, to jest złe. Nie, bo to jest złe. My nie, tak nie podpisujemy. My tak nie, my nikogo nie podpisujemy. No w radiu ciężko kogoś podpisać. No, na stronie. Ale musielibyśmy zerknąć, jak podpisuje TVC nasze zgierskie. Teraz chyba Wydział Promocji Kultury po prostu. W każdym razie rzecznik Katarzyna Sendal albo ex-rzecznik Katarzyna Sendal, co za różnica, twierdzi, że w ciągu 2 tygodni zgodnie z regulaminem od zakończenia tychże konsultacji i owszem będą te wyniki ujawnione. To ty mi powiedz, gdzie leży prawda? Tam, gdzie mówi pani prezydent, czy tam, gdzie mówi pani z Urzędu Miasta opiekująca się mediami? Jako, że my wiemy, co czas pokaże, to myślę, że prawda leży po środku. Prawda leży po środku, a za to, że pani Sendal rozumiem, że mówi coś innego niż mówi pani prezydent, to co? Będzie dzidzia bita na gołą pupę. Tak! Lubimy ten SM w naszym zgierskim ratuszu. Pozdrawiamy panią Kasię. Bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy i o pani wspomnieć w naszych audycjach. Rzadko o kimś innym wspominamy niż tylko o pani naczelnej, tak zwanej szefowej, no, czcigodną ze szczytu. Czyli że. Dobrze, to jesteśmy już po konsultacjach, Adi. Cieszysz się? Tak. Wreszcie, nareszcie. Mhm. Wiesz co, musimy jeszcze wspomnieć, bo jak jesteśmy w tym wejściu, a zupełnie inaczej trochę, znaczy zacząłem o tym mówić w poprzednim wejściu i właściwie to teraz mogę sobie pozwolić chyba na to, bo nie wiem, czy wiesz, ale jest spore przemeblowanie w telewizji Centrum Zgierskiej. No mów, opowiadaj, bo no jestem ciekaw. No ci mówię, no słuchaj, nie dość, że odwołali prezesa Zająca do tej pory w urzędującego, to skończył się kontrakt na produkcję programów lokalnych w firmie, która była zatrudniona do tego przez byłego prezesa Zająca. No i w ramach tego, że idzie nowe, no to jak to mówi, wraca nowe, to nowym starym prezesem Telewizji Centrum jest niejaki
A, to już rozmawialiśmy o tym. Tak. Prezes Stożek teraz jest, bardzo się cieszę, ale wraz z nim przyszła nowa firma i znowu trochę chciałoby się powiedzieć nowa, stara, bo skądinąd wiadomo mi, że nie takie to zupełnie nowe, jakby się w centrum wydawało. No, ale wiesz, co to oznacza? To oznacza, że oni muszą, mają teraz w lipcu przerwę, przejąć od starej firmy tam to wszystko, zainstalować się, no i zatrudnić ekipę, no bo tamci, skoro... Złożysz CV? No chyba złożę, na naczelnego bym chciał. Mogę? Jak myślisz? Panie prezesie Stożek, gdyby była taka jakaś opcja i możliwość, to ja chętnie telewizję Centrum wezmę i postawię na nogi. Oświadczam uroczyście. Zdolny chłopak jestem, radio robię, telewizję robię, no poradzę sobie. Słuchaj, w sumie to nasi redaktorzy mają już takie doświadczenie, że właściwie to wszyscy mogą CV tam złożyć. Wszyscy mogą złożyć tam, wszyscy mogą na dziennikarzy, bo operatorów tak nie mamy tutaj niestety. No, ale dziennikarzy mamy już przynajmniej część naprawdę taką podszkoloną, a niektórą nawet wykształconą, że tak wykształciuchy je. Łuże elity to się nazywa. Co się za? Łuże elita w naszym radio. Pozdrawiamy nasze kochane redaktorstwo. Bardzo was lubimy i cieszymy się, że robicie takie duże postępy. No i miejmy nadzieję też, że i w telewizji C coś się postępowego wydarzy i oby na lepsze, prawda? Bo, no bo no, co? Nie może być inaczej. Nie może, no może, obawiam się, że może. To co, przerwa? Co, myślisz, że to już teraz marsz pogrzebowy trzeba włączyć? Nie, coś radośniejszego. Wiesz, wakacje są, nie? Coś radośniejszego ze specjalną dedykacją dla naszych przyjaciół z Telewizji Centrum. No już teraz chciałem powiedzieć z Telewizji Centrum. Ex-przyjaciół. Nie no, ex z Telewizji Centrum, no bo oni teraz są na chwilowym bezrobociu, ale myślę sobie, że z powrotem ich zatrudni ta nowa firma, no bo czemu miałaby ich nie zatrudnić, nie? No też tak sądzę. Tak jest, tak jest. Podobno dziennikarzom nie robią, jak to mówię, nie obrabiają tyłka, ale my wam to robimy tylko i wyłącznie z życzliwości, a nawet też z troski, bo chcielibyśmy, żebyście jednak mogli robić to, co robiliście, a nie na tą zieloną, pomalowaną trawkę, tudzież i rabaty. Na te rabaty poszli. Chociaż w tej sytuacji rabaty to może być niezłe wyjście z sytuacji. To do usłyszenia po muzyce.